Cześć, chciałam Was serdecznie zaprosić na rozmowę z Joanną Jagiełło, autorką książki To już nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że rozmowa będzie dla Was interesująca, aczkolwiek uwaga, może zawierać spoilery. Nie mogłam się powstrzymać. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Jagiełło, Anna Bukowska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o powieści To już nie ma znaczenia, którą napisałaś dla wydawnictwa Zielona Sowa. Witajcie. Witajcie. To już nie ma znaczenia. Zawsze jest tak, że wszystko ma znaczenie, nawet to zdanie to już nie ma znaczenia. Dobrze. Przeczytasz nam fragment? Przeczytam. Przeczytam fragment z początku, bo uważam, że to jest tak jak w księgarni. Zawsze powinno się czytać fragmenty z początku. Bo czytelnik, który bierze książkę do ręki, czyta pierwszą stronę czy dwie strony, no i wtedy ocenia, czy to jest to, co mu się może spodoba. Niestety muszę zdjąć okulary do tego. Niektóre chwile zmieniają wszystko. Są jak granica między przed i po. Kiedy młody mężczyzna wchodzi na barierkę na moście i skacze w dół. Kiedy kobieta wsiada do samochodu, z którego nie wyjdzie już żywa. Kiedy noworodek wydaje z siebie pierwszy krzyk. Otwarcie drzwi, naciśnięcie spustu, uderzenie. Pierwszy krok w tańcu. Ten moment, gdy cisza zostaje przerwana taktami muzyki, a bezruch lekkim uniesieniem stopy, nagłym przecięciem powietrza ramieniem, rozkołysaniem biodra. A potem taniec już płynie. Dziewczyna ma na sobie prostą koszulkę i leginsy, ciemne włosy rozpuściła i przewiązała przepaską. Tańczy tak, jakby jej ciało ważyło tyle, co puch, jakby unosiła się w powietrzu, jak nasionka dmuchawca nad trawą. Ale on sprowadza ją na ziemię, chwyta za nadgarstki, wygina ręce, pokazując, co ma robić. Lekko przechyla ją nad podłogą, a ona czuje jego mocny uścisk i wpada w jego ramiona jak do studni. Czuje jego ciepło i tę pewność, której jej jeszcze brakuje. Są chwile, które zmieniają wszystko. Pocałunek. Wędrujący nagle z policzka na wargi, jakby był osobnym, samoistnym bytem. Balonem urwanym z uwięzi, uwolnionym z sideł zwierzątkiem. Tak o nim myśli, kiedy czuje jego usta na swoich. Stąd odwrotu nie ma już. Śpiewa upiór w jej głowie. Sama przyszłaś tu, bo tak chciałaś. Pozwalasz na to, bo tego chcesz. Pocałunek schodzi niżej, zbiega. Galopuje po jej ciele jak ciepły deszcz, który jest wszędzie, na całej skórze, w tysiącu miejsc naraz. A tam, gdzie jeszcze nikt jej nie dotykał, wybucha czerwonymi iskrami przyjemności. Dziewczyna czuje mrowienie w końcach palców. Radość i lęk jednocześnie. Tamy zostały zerwane. Właśnie trafiła do piekła. Przede wszystkim chciałam powiedzieć na początku, że bardzo się cieszę, że tę książkę wydałaś u nas, w Zielonej Sowie. Nie jest to pierwsza książka dla młodzieży, którą napisałaś. Bardzo mnie poruszyła. Bardzo mi się podobała. I mam do Ciebie bardzo dużo pytań odnośnie pracy, pomysłu. Zastanawiam się, skąd się biorą pomysły na właśnie na takie tematy, bo nie mówiłyśmy jeszcze, o czym jest ta książka. Chyba, że wolisz powiedzieć najpierw, o czym jest ta książka. Hasłowo, nie chcę oczywiście streszczać fabuły, bo staram się nie spoilerować. Taką mam zasadę. Natomiast tak, no to jest książka, która porusza trudny temat molestowania i chyba o tym można powiedzieć, bo jeżeli nie powiemy, no to właściwie cała ta rozmowa nie ma sensu. A to Twoje pytanie, skąd się biorą takie pomysły, skąd się biorą inspiracje? To jest trochę tak, że ja mówię, że pisarz jest jak sroczka. Sroczka podlatuje do parapetu i kradnie biżuterię. A pisarz rozgląda się dookoła i tak naprawdę chwyta tematy, które są. Które są, bo pisze się o nich w prasie, bo słyszy od nich od znajomych, bo opowiadają mu jego bliscy, przyjaciele czy znajomi. I tak właściwie jest chyba ze wszystkimi moimi książkami, że no, gdzieś coś przeczytam i to mnie porusza. Tutaj może nie było takiej bezpośredniej inspiracji. Ja dopiero później przeczytałam
że była taka prawdziwa historia, która dotyczyła nauczyciela tańca w jednym z polskich miast, ale to było później. Po prostu chciałam napisać książkę znowu o czymś ważnym. Tak jak powiedziałaś, to nie jest moja pierwsza książka. Jak ziarnka piasku, też książka poruszająca trudne tematy, bo tam jest i samobójstwo, i molestowanie też. Ale też i w innych powieściach zawsze się staram, żeby tam były te rzeczy najważniejsze, o których często się nie mówi. Takie rzeczy, których młodzi ludzie się wstydzą, jakby ten wstyd to jeden też z głównych tematów moich książek, no szczególnie dotyczy to takich młodych dziewczyn, które uwikłują się w sytuacje, które w pewnym momencie zaczynają im się wydawać sytuacjami bez wyjścia. I tracą kontrolę. Tak, i tracą kontrolę. Jak pytam Cię, o czym jest ta książka, tak? Ja sobie takie notatki robiłam podczas czytania. Tak najogólniej mówiąc, pomyślałam sobie, że molestowanie oczywiście to jest ten główny temat, który się pojawia, ale takich tematów jest więcej. Więc jakbym miała je wszystkie zebrać pod jeden parasol, mogłabym powiedzieć, że ta książka jest o przekraczaniu granic innych wbrew ich woli. Bo tak naprawdę Miriam, główna bohaterka, też jej przyjaciółki, trzy przyjaciółki, bo w sumie były cztery dziewczyny, też muszą się zmagać z różnymi sytuacjami przemocowymi. Nie zawsze jest to molestowanie, czasami jest to na przykład przemoc w domu w związku z alkoholizmem. Mhm. Więc myślę sobie właśnie, że to jest to, czego zwłaszcza chyba teraz brakuje młodym ludziom, młodym dziewczynom, pewnie też i młodym chłopcom. Natomiast myślę sobie, że młodzi mają problem, nie tylko młodzi, ze stawianiem granic. Że sytuacje, w których się czują niekomfortowo, które wydają im się niewłaściwe, nie powstrzymują tego, nie hamują, ponieważ są młodsi, są na niższej pozycji i wydaje mi się, że też nie my jako dorośli, jako rodzice, jako nauczyciele nie uczymy ich, że sytuacje takie, w których jest dla Ciebie niekomfortowo, musisz powiedzieć stop, musisz powiedzieć nie. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, nie ma kto uczyć stawiania granic i tak jak powiedziałaś, to nie tylko Miriam ma tutaj problem, bo to tak naprawdę jest trochę też książka o polskiej rodzinie. Wszystkie te cztery rodziny, które są pokazane w tej książce, tam w każdej jest jakiś problem, bo rzeczywiście Aniela, no, ojciec alkoholik, stosujący przemoc, ale też dwie pozostałe dziewczyny, które no, tam nie ma przemocy, nie ma nic strasznego, ale są albo właściwie prawie nieobecni rodzice, tak jak w wypadku jednej z dziewczyn, albo nieobecna mama, dziewczyna mieszka z babcią. No, to wszystko są takie trochę niekomfortowe sytuacje, gdzie no, właściwie nie ma tej takiej przestrzeni też na jakąś poważną rozmowę. Taka poważna rozmowa o problemach, właściwie ona nie zachodzi między członkami tych rodzin. Tak, później się pojawia i zupełnie inną osobą. No właśnie, tak jak powiedziałaś, cztery rodziny, ja sobie też wynotowałam, cztery światy, cztery różne rodziny, historie, statusy społeczne. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z, można powiedzieć, z marginesem społecznym, tak? Czyli właśnie rodzina Anieli, ojciec alkoholik, matka, która broni tego ojca alkoholika, ja nawet mam tam taki fragment przygotowany, który mnie bardzo poruszył, jako jeden z wielu fragmentów z Twojej książki. Jest też młodsza siostra Anieli, Utka, czyli Urszulka, którą Aniela musi się opiekować. Tak, i ochronić przed ojcem, ale później nawet też chyba trochę przed mamą, bo ta mama cały czas broni ojca, cały czas jego chroni zdecydowanie bardziej niż własne dzieci. Jest Jagoda, która mieszka właściwie prawie cały czas z babcią, ponieważ jej mama
No właśnie, kim jest Mama Jagody? Mama Jagody, wiem dlaczego tak pytasz. Mama Jagody jest śpiewaczką operową. A dokąd pojechała? Pojechała do Gdańska, wcześniej była w Bydgoszczy. Tak się śmiejesz, bo moja córka była bardzo poruszona tą postacią. Mam malutką wnuczkę, ona ma teraz 2,5 roku, ale ponieważ moja córka śpiewa w operze, no już miała 2 kontrakty, jeszcze jest na studiach, ale powiedziała, że boi się, że kiedyś życie małej teraz Różyczki właśnie tak będzie wyglądać, czyli że no z taką trochę jednak znikającą matką, bo tak wygląda życie śpiewaka operowego w Polsce, który jeździ po różnych miastach, tak naprawdę od kontraktu do kontraktu. Ale myślę, że tak, no w ogóle tacy znikający rodzice, czy rodzice, którzy są trochę nieobecni, bo nawet jeżeli są, tak jak mama Miriam, no to no, są i nie są, prawda? To gdzieś są obecni, ale ta obecność w niczym nie pomaga w tych problemach, a może tak jak tutaj nawet jest pewnego rodzaju przeszkodą, bo ona też się trochę czuje odpowiedzialna za mamę. Chce ją też chronić w jakimś sensie. I ta patologia, o której mówiłaś, no to są wszystko rzeczy, które dzieją się tu i teraz w Polsce. To nie są jakieś wymyślone rodziny, no tylko no z mojej obserwacji i też z wiedzy, no na przykład problem alkoholowy istnieje naprawdę w wielu rodzinach w Polsce i myślę, że takich rodzin jak Aniela jest naprawdę całe mnóstwo. Jest i były takie rodziny. Ktoś mnie zapytał na przykład, skąd ja wiem, jak wygląda życie w takiej rodzinie. Ja tak nie miałam, natomiast miałam koleżanki, które wychowywały się w takich rodzinach. Ja naprawdę się nasłuchałam na ten temat i ten problem nadal istnieje. No i teraz pytasz, kto te dziewczyny ma nauczyć stawiania granic, kto je ma nauczyć właściwie, co jest jeszcze normalne, a co już nie. No to w momencie, kiedy ojciec przekracza wszelkie granice, co więcej właśnie matka zamiast uczyć dziewczyny, własne córki, stawiania granic tak, żeby w przyszłości we właściwy sposób funkcjonowały w swoich rodzinach, w swoich relacjach, w ogóle w życiu, no to właśnie jeszcze broni tego ojca alkoholika, sama też zaczynając pić. Jak mówiłaś, to dużo pytań się we mnie pojawiło, oczywiście potem się zaczęłam dalej słuchać. Mama Jagody właśnie, jeszcze mówiłyśmy, próby Gdańsk. A twoja córka gdzie występuje? No moja córka występuje w Gdańsku. Aha. Tak, odpowiadam na twoje pytanie. Tak, pisarz czasem tak robi. To znaczy, to nie jest reportaż, tak jak mówiłam. Nawet tutaj nie było żadnej takiej bezpośredniej inspiracji, kiedy pisałam książkę. Natomiast ja bardzo lubię umieszczać w powieściach pewne takie prawdziwe rzeczy z życia. To jest taka pewnego rodzaju zabawa ze sobą. Nie robię tego dlatego, że nie umiałabym wymyślić czegoś bardziej oryginalnego. Po prostu. Pytanie, po co wymyślać bardziej oryginalnego, jeśli to pasuje do całej historii? Jeżeli to już jest. I mogę opowiedzieć taką anegdotę w książce, którą piszę teraz, właściwie już ją kończę. Wprowadziłam jako element humorystyczny Noc Bibliotek, na którym było spotkanie ze mną. To znaczy nie pada tam moje nazwisko, ale jest, że to jest jakaś pisarka. Oni nigdy w życiu nie czytali ani jednej jej książki, nigdy jej nie słyszeli. Ma takie rozczochrane, jasne włosy. I opowiada jakieś bzdury. No więc to trochę się też robi po to, żeby sobie sprawić jakąś taką przyjemność. Takie trochę zostawianie swoich gdzieś tam... Takich śladów. Śladów i znaków. Znalazłam w tej książce bardzo dużo informacji dotyczących tańca. Właśnie się zastanawiam, no bo ja się nie znam na tańcu, a tam rzeczywiście bardzo dużo profesjonalnych określeń, dużo informacji właśnie, jak się te układy taneczne ćwiczy, dużo takich sformułowań, które właśnie są pewnie używane podczas tańca. Skąd ty to wszystko wiesz? Tak, to był trochę kłopot w tej książce, bo ja się też nie znam na tańcu. No wiadomo, że człowiek nie może się znać na wszystkim. Na przykład w mojej serii kawowej główna bohaterka interesuje się fotografią, to było dla mnie dosyć łatwe, bo kiedyś dużo fotografowałam. Natomiast do wielu książek ja się muszę naczytać i naoglądać. Tutaj
Przeczytałam też kilka biografii tancerek, obejrzałam kilka filmów, obejrzałam takie filmy instruktażowe w internecie. No, gdzieś tam się zainspirowałam tą postacią Marty Graham. I po prostu się starałam o tym naczytać. Wydaje mi się, że to wystarczyło. Jest tam, oczywiście są tam jakieś fragmenty o tańcu, no ale no, wydaje mi się, że nie musiałam, nie wiem, zapisywać się na kurs tańca, żeby o tym napisać. I robię tak przy każdej książce, znaczy prowadzę taki research, oczywiście jak każdy pisarz, bo to nie jest wszystko z głowy. Pamiętam, że do jednej z moich książek to jest Tylko gdy pada deszcz, tam jeden z dwójki tych głównych bohaterów, on się interesuje przyrodą i głównie ptakami. No, ja o ptakach to naprawdę mało wiem. Przeczytałam 3 wielkie książki o sowach i różnych innych ptakach, żeby napisać tam dosłownie kilka zdań, więc to czasami tak jest, żeby trochę tak wejść w jego duszę. Więc tutaj przede wszystkim oglądałam bardzo dużo filmów, gdzie widziałam mniej więcej, jak wyglądają te układy choreograficzne, co to może być, ale ten układ, który jest opisany, sama wymyśliłam. Myślałam, że mógłby być taki. No właśnie, chciałam powiedzieć, piękne, że tak to opisałaś, że ja to wszystko widziałam. Widziałam tę scenę, widziałam te dziewczyny tańczące w tych białych strojach. Właściwie to nawet wydaje mi się, że przy poszczególnych solówkach trochę się czułam jak te solistki, tak, w danym momencie. Nie wiem, kiedy czujesz strach, kiedy czujesz te emocje, albo kiedy czujesz tę ekscytację, albo właśnie kiedy czujesz, że potrzebujesz tej publiczności, bo ona daje ci energię, ona ci daje życie, ona ci daje ten taki polot. I fantastycznie się, to dasz. Powiem że ci, że, tak, że tak naprawdę, naprawdę bardzo no, mi się to podobało. To jest jakby moja ambicja, no to trochę tak jak malarz, bo ja też trochę maluję. Dlatego często to porównuję. Kiedyś pamiętam, jak się uczyłam malować na samym początku i malowałam z daleko takie czerwone drzewa i mój nauczyciel powiedział mi: one nie są czerwone, one są fioletowe, bo wiesz, światło z daleka nie dociera czerwone, dlatego to, co z tyłu malujesz na fioletowo. Ja mówię: słuchaj, no ale ja widzę, one są czerwone. To nie o to chodzi, co widzisz. Ty musisz wywołać pewną iluzję w oczach tego, kto obraz ogląda. I bardzo podobnie jest z książką. To znaczy, no chodzi o to, żeby wywołać taką iluzję, że gdzieś się tam jest w tym świecie, że albo nawet, że możesz się wcielić w kolejnych bohaterów. Jeszcze zwróciłam uwagę właśnie, że też w pewnym momencie jest scena przesłuchania z panią policjantką. Też pewnie musiałaś czytać albo się naglądać kryminałów z kolei, żeby zobaczyć, jak takie przesłuchania wyglądają, jak są skonstruowane, jak to tak, wygląda. Tak, trochę się naoglądałam, trochę się naczytałam. No przede wszystkim chciałam wiedzieć, kto musi być przy tym przesłuchaniu. No to tutaj musiałam zrobić jakiś research, ale no, mam nadzieję, że to może tak wyglądać, bo no, nigdy sama na takim przesłuchaniu nie byłam. Może w ogóle opowiemy, o czym jest ta książka trochę? A nie opowiadałyśmy, o czym jest ta książka? Opowiadałyśmy o problemach, o których jest. Dobrze. Natomiast powiemy rzeczywiście, że są cztery przyjaciółki. Jest Miriam, która znika, ale jest jeszcze Aniela, o której mówiłyśmy, która pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym. Jest Jagoda, której mama śpiewa w operze, jest aktualnie na kontrakcie w Gdańsku. Jagoda mieszka z babcią, która zajmuje która się jest wróżką. Sobie, która jest wróżką, tak, której wróży. No i jest jeszcze. Jest jeszcze Ida. Ida ma rodziców i ma brata starszego, z którym jest w ciągłym konflikcie. Tak. No, takie cztery zanim różne rodziny, porozmawiamy o Idzie, każda inna. Cztery przyjaciółki, które znają się już ze szkoły podstawowej, poznały się właśnie w tym Domu Kultury, gdzie jest taki klub taneczny, zespół tańca nowoczesnego i tak się polubiły, stworzyły paczkę, że poszły razem do gimnazjum, a teraz poznajemy je, kiedy one po gimnazjum idą do liceum, no nie wszystkie. Czyli mają 16 lat. Czyli mają 16 lat. Książka jest skierowana do czytelników, czytelniczek powyżej 15 roku. Ja jako matka nastolatki powiem, że nie tylko jest to lektura dla nastolatek, ale również dla ich matek. Ida. O Idzie żeśmy nie mówiły. Tak, bo Ida jest chyba taką najtrudniejszą postacią. Jak wygląda sytuacja rodzinna Idy?
Rodzice też bardzo dużo wyjeżdżają, są reporterami, jeżdżą po całym świecie. No i ona mieszka ze starszym bratem, z którym się po prostu cały czas kłóci, no, o rozrzucone skarpetki, niepozmywane naczynia, niezrobione zakupy, czyli tak, tak zupełnie. Jeszcze zupełnie on trzyma przecież kasę. On trzyma kasę, zjazdów rodziców. Jest starszy, studiuje. Tak, jest takim trochę ulubieńcem też rodziców, ona gdzieś tam się czuje cały czas gorsza. No, zresztą to jest dziewczyna. Ja dużo w Idzie widzę też siebie gdzieś tam z przeszłości, bo ona ma ogromne kompleksy dotyczące swojego wyglądu, że jest za gruba, no nie taka, ma nie takie włosy, wszystko ma nie takie. Wiadomo, że w tym wieku to jest jeden z głównych problemów wielu dziewczyn. Natomiast no, one uważają, że tak naprawdę to Ida ma najbardziej normalnie w pewnym sensie. No, w pewnym sensie tak, z drugiej strony rzeczywiście ci rodzice wpadają na chwilę, przywożą egzotyczne owoce, których nie pozwalają jeść, ponieważ pisząc potem artykuły, również te artykuły są ilustrowane przepięknymi zdjęciami właśnie na przykład tych egzotycznych owoców, tak? Więc tak naprawdę dzieciaki mają niewiele z tej prawdziwej rodziny. Tak. No i mamy te cztery przyjaciółki, mamy taniec, który je łączy, mamy kurs letni w Krakowie. Tak, takie letnie warsztaty, tak, na które one wszystkie trzy, jadą. Wszystkie cztery się wybrały, aczkolwiek już wtedy wiadomo, że trzem z nich udało się trafić do jednego liceum, natomiast Miriam... Tak, Miriam, która zawsze się bardzo dobrze uczyła, która zawsze była no, taką prymuską właściwie, ona nawet pomagała Anieli jakoś tam wykaraskać się z problemów szkolnych i nagle nie wiadomo, co się dzieje z tą dziewczyną, bo kiedy jest egzamin gimnazjalny, ona po prostu pisze go bardzo słabo i nawet dobre świadectwo jej nie pomaga, ona nie dostaje się do tej wymarzonej szkoły, do tej szkoły, do której dostają się pozostałe dziewczyny. Dostaje się do jakiegoś liceum naprawdę w szarym ogonie, takiego typu plan E, F czy nawet Z. No właśnie, ale i tak do tego liceum nie trafia, ponieważ znika. I my jako czytelnicy, czy my wiemy, co się z nią dzieje? My jako czytelnicy zaczynamy dosyć szybko. Dosyć szybko jest prowadzona taka narracja równoległa. Właściwie jestem ciekawa, jak czytelnik to odbiera, bo no, wiadomo, że ja dobrze wiedziałam, co się z nią stało, pisząc to wszystko. Dosyć szybko okazuje się, że ona gdzieś jednak jest, tak? Czyli nie umarła, nie została, nie wiem, uduszona i wrzucona do studni. I dosyć szybko dowiadujemy się, nie wiem na ile to zdradzać, że właściwie sytuacja, w której ona jest, znowu jest niekomfortowa. To dopiero ci powiem, że ja później jakby poczułam. Na początku też nie wiedziałam, ale nie będziemy też zdradzać Państwu, Wam fabuły. Ja sobie zaznaczyłam kilka fragmentów, albo takich króciuteńkich, więc jeśli możemy teraz na chwilę do tego przejść. To były takie fragmenty, które były dla mnie z różnych powodów ważne, odkrywcze. Próba tańca, właściwie to indywidualna. Podszedł do mnie i lekko mnie objął. Zobacz, jesteś cała spięta, rozluźnij się. Ale przecież mówił pan, że trzeba być napiętym. Miałeś się do mnie mówić po imieniu, żartobliwie pogroził mi palcem. Napięte ciało tak, spięte ciało nie. Wiesz, jaka jest różnica? Pokręciłam głową. No, nie do końca. Napięciem ty sterujesz. A jeśli jesteś spięta, dzieje się to poza tobą. To było dla mnie też niesamowite. Rzeczywiście, że niby spięta, napięta to niby niewielka różnica, ale wydaje mi się, że lepiej nie można było tego opisać, lepiej nie można było tego uchwycić i sobie pomyślałam, że rzeczywiście często jest tak, że nawet jak leżymy w łóżku, tak, staramy się rozluźnić, okazuje się, że gdzieś tam jakieś partie mięśni są, właśnie one nie są napięte, one są spięte. Oczywiście. Bo nie robimy tego świadomie. Ta wiedza o tańcu, ja też chcę powiedzieć, że kiedy czytałam
różne te książki o tańcu, już teraz nie wymienię tytułu, bo naprawdę nie pamiętam, i biografie, czy też kawałki, fragmenty tych biografii, słuchałam wywiadów z różnymi tancerkami, to dla mnie też było odkrywcze to, o czym gdzieś też piszę w tej książce, że to nie jest tak, jak nam się wydaje, że taniec to polega na tym, że ktoś tam wychodzi i wyrzuca z siebie jakieś tam emocje, tam machając rękami i nogami, tylko że to wszystko naprawdę musi być właśnie to świadome napięcie i świadome jakby ukierunkowanie ciała, że ten ruch właściwie jest bardzo świadomy. To było dla mnie jakieś odkrycie. Tak, i są to wielogodzinne ćwiczenia, ciężka praca, żeby ten, to, co piszesz tam potem na kolejnych stronach, żeby potem ten efekt dla widza, dla czytelnika książki, taka tutaj dla widowni był taki, że ona właśnie płynie nad tą podłogą, jakby się unosiła, a tak naprawdę to jest ciężka praca. No ale to ale jest to trochę tak jak z motylem, prawda? Jak patrzymy na frunącego motyla, to nam się wydaje, że on tam fruwa skrzydełkami. Ja myślę, że ten mały motylek naprawdę musi sporo siły w to machanie tymi ślicznymi skrzydełkami wkładać. I że ten ruch jest po prostu bardzo wypracowany jednak. Mnóstwo obserwacji psychologicznych, ale o tym za chwilę, bo tutaj właśnie się zaczynają takie fragmenty. Czy ty studiowałaś psychologię? Nie. No właśnie, się zastanawiam, bo my, Zielona Sowa, wydajemy również książki w Ainsworth, brytyjskiej pisarki, która przez kilka lat pracowała w wielkiej korporacji, w dziale HR. Potem tę pracę rzuciła, aby pracować z młodzieżą, która ma problemy. Ona była takim doradcą, pedagogiem szkolnym w jednej z dużych szkół pod Londynem. Zresztą w tej szkole sama wcześniej się uczyła i sama w ogóle też była w ogóle ofiarą przemocy dokładnie w tej szkole. No więc mogę przypuszczać, że Eve Ainsworth czerpie inspiracje czy też wiedzę, może nawet nie inspiracje, wiedzę na temat typowych zachowań, typowych reakcji, typowego myślenia takich młodych ludzi, no właśnie z doświadczenia, z tych rozmów z nimi. Ty jesteś matką dwóch córek, no masz też na spotkania autorskie, wiedzę. Też masz kontakt z dzieciakami, które uczą się malować. Nie wiem, jak teraz w dobie COVID-u, ale miałaś takie doświadczenia, też warsztaty z pisarstwa. Natomiast jakby ja w tej książce, właśnie jako matka nastolatki, znalazłam też bardzo dużo cennych informacji, cennych spostrzeżeń, które dla mnie są bardzo ciekawe, a myślę, że dla młodej osoby, która jest dopiero na początku tej drogi, tego życia, za kilka lat rozpocznie życie samodzielne, tym cenniejsze mogło się wydać. Bardzo Ci dziękuję. Takie... A propos tego studiowania psychologii, no bo to tak trochę brzmi, ja się zaczynam czuć bardzo spięta, jak tak pytasz, bo właściwie, że sobie uzurpuję trochę takie prawo do opisywania pewnych psychologicznych, no jak to się mówi? Zachowań czy reakcji, czy reakcji, schematów. O, może to jest. Ale tak naprawdę ja tę psychologię studiuję całe życie. To znaczy, ja po prostu zawsze najbardziej byłam zainteresowana tym, jak człowiek postępuje, jak się zachowuje i dlaczego. Motywami, dlaczego tak się dzieje. I nawet ostatnio rozmyślałam na ten temat, bo myślę, że ludzie mają różne zainteresowania, no i nie o to chodzi, czy ktoś się interesuje piłką, czy sportem, czy ten, tylko w jaki sposób patrzy na świat. I mnie zawsze interesują najbardziej to, co jest we wnętrzu, to znaczy naprawdę to w ogóle jest jakiś mój konik. Czy oglądam film, czy rozmawiam z kimś, zawsze myślę sobie, jak ten człowiek myśli, skąd to się w ogóle bierze. No więc w pewnym sensie całe życie studiuję psychologię, chociaż nie byłam na takich studiach, może szkoda. Muszę być ostrożniejsza w rozmowach z Tobą teraz. Taki krótki fragment na temat tego, że z reguły najłatwiej nam jest zranić tych, którzy są nam najbliżsi. Miriam, która była bardzo nieprzyjemna dla Anieli. Niepotrzebnie jej nagadałam. Nie chciałam. Wielu rzeczy nie chciałam. Skrzywdzić Jagody też nie. To było niepotrzebne, złe. Dlaczego krzywdziłam tych, których najbardziej kochałam? Zobacz, jak to się często w życiu dzieje.
Tak, to znaczy wydaje mi się, że tutaj to jest trochę taka reakcja, jeżeli nas dotyka krzywda, czy jakiś dyskomfort psychologiczny, no mówię, no krzywda, tak, ktoś nam robi krzywdę. Bardzo często no, gdzieś się pojawia złość, mniej lub bardziej uświadomiona, często bardzo nieuświadomiona. I ta złość gdzieś szuka sobie ujścia, jak każda złość. I wtedy bardzo często krzywdzimy najbliższych, dlatego że to jest najbezpieczniejsze. W jakimś sensie wiemy, że kiedy, nie wiem, krzyczymy na najbliższego człowieka, no podobnie, nie wiem, mężczyźni wyżywają się na żonach, bo w pracy im nie idzie, tak? No, dlaczego wyżywają się na żonach, a nie, nie wiem, na kolegach z pracy, czy nie na szefie? No bo to jest bezpieczne. A gdzieś musi być ujście tych emocji. Mhm. Przyjaźń. Kiedy ludzie przyjaźnią się ze sobą tak długo, myślą, że wszystko o sobie wiedzą. To bzdura. Im dłużej kogoś znasz, tym trudniej jest mu się zwierzyć. Nie chcesz, żeby twój obraz w oczach tej osoby runął jak domek z zapałek. Chcesz mieć pewność, że najbliżsi będą o tobie myśleć dobrze. A tajemnice to kryjówki. Każda z nas je miała na pewno te swoje kręgi piekła. I każda bała się odsłonić przed innymi, żeby utrzymać iluzję, że wszystkie jesteśmy fajne i że wszystkie jesteśmy normalne. Aniela, która wychowuje się w domu z problemem alkoholowym, swoim własnym przyjaciółkom nie przyznaje się, gdzie mieszka, w jakim domu mieszka, podaje im jakiś zupełnie inny adres. Dopiero kiedy jest chora na anginę, one, dostając się do dziennika w szkole, odnajdują ten jej adres i zupełnie niespodziewanie odwiedzają ją w domu. Mhm. A dziwisz się jej? Nie, nie dziwię się jej. Ja się też jej nie dziwię. No, kiedy one się poznają na początku, no przecież to nie jest tak, że od razu mówimy o sobie wszystko. Tak. A szczególnie no, nie mówimy rzeczy, których się wstydzimy. Aniela zdaje sobie sprawę, że jej dom nie jest normalny. I ponieważ no, nie żyje na samotnej wyspie, ta jej rodzina nie jest gdzieś tam wyizolowana, przecież poznaje też inne rodziny innych ludzi i wie, że u innych ludzi jest inaczej. Nie ma ojca, który, nie wiem, od rana wali tam po twarzy, czy po ramieniu, czy szczypie w ramię, w rękę, właściwie cały czas robi albo z liścia, takie gesty. Ale to było tam nawet tak, że tak. Z liścia dał jej trzy razy w twarz. Domu, w którym wszędzie stoją butelki, w którym nie ma nic do jedzenia, w którym nawet kiedy ona jest chora, to nikt się nią nie opiekuje. Tak. I ona dobrze wie, że jej dom nie jest normalny i na początku nie chce tego mówić, a potem jest już naprawdę trudno. To rzeczywiście tak jest, jest wszystko dobrze, no i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Bo, no tak, bo potem czym głębiej, tym trudniej się przyznać. No, myślę, że ona pewnie, nawet gdyby one jej nie odwiedziły i tego nie zobaczyły, tego wszystkiego, być może ona kiedyś by im powiedziała. A może nie. A może nawet z pewną ulgą podskórną powitała to, że one dowiedziały się o jej domu i jej życiu. Tylko czy rozmawiamy, jakbyśmy rozmawiały o osobach, które żyją obok nas, naprawdę. No bo tak to jest. Dla mnie one takie są, jakby. Aniu, zaznaczyłaś chyba 60 fragmentów tego moje oko. Więc nie będę wszystkich czytać. Nie, bo chciałam powiedzieć, że też nie chcę wam odbierać przyjemności samodzielnego przeczytania tej książki. Niekoniecznie w mojej interpretacji. To, co właśnie mówiłam a propos tych twoich różnych obserwacji psychologicznych, ale też takich ambiwalentnych emocji tych dziewczyn w takich trudnych dla nich sytuacjach, bo z jednej strony no, pojawiają się tam relacje damsko-męskie w różnych konfiguracjach, w różnym wieku, tak jakby żeby zaciemnić wam obraz, żebyście nie wiedzieli, o kim, o czym mówimy. A z drugiej strony, jakby zupełnie otwarcie piszesz o tym, że te dziewczyny, które są nastolatkami, które mają właśnie te 15-16 lat, też mają potrzeby seksualne, też chcą odkrywać swoją seksualność, też mogą czuć pożądanie, też
mogą czerpać przyjemność z bliskości drugiego człowieka. Odważne to było dosyć, aczkolwiek uważam, że... seksualność jest odważna? Znaczy, ja nie wiem, czy ich seksualność jest odważna. Ja bardziej tutaj chciałam powiedzieć, że to pisanie o ich seksualności w sposób otwarty, tak? Że w tym wieku mogą mieć potrzeby, że chcą szukać przyjemności, nie wiem, że chcą świetnie wyglądać, chcą być podziwiane, chcą być adorowane, chcą być pożądane. Tylko, że właśnie one gdzieś tam stawiają tę granicę. Ta granica niestety nie jest respektowana. Bo w tym wieku jest się trochę jak na ruchomych piaskach, wydaje mi się. To znaczy, to, że seksualność dziewczyn istnieje, to jest po prostu faktem. To znaczy, no nie można o tym nie pisać, no bo to tak jakby odbierać im fragment człowieczeństwa. No przecież nasza seksualność jest ważnym naszym elementem. I kiedy mamy te 15 czy 16 lat, ona zaczyna być jakby silnym elementem naszej osoby. Wiem to nie tylko z własnego doświadczenia, ale również, nie wiem, kiedy obserwuję moje córki, czy moje przyjaciółki obserwowałam, kiedy ja byłam w wieku tych dziewczyn. Oczywiście, że o wielu rzeczach się nie mówiło, no, o pożądaniu, tak, czy właśnie o tej budzącej się seksualności, no bo no, nie było na to przestrzeni i nadal nie ma. Nadal, to jest nadal tabu. Natomiast no, samo to, że mówię na ruchomych piaskach, bo z jednej strony jest gdzieś tam ta budząca się seksualność, z drugiej strony jest lęk, bo trochę nie wiadomo, jak to ugryźć. Nie ma jeszcze takich stałych relacji, które by dawały poczucie bezpieczeństwa, a gdzieś tam też jest duża taka właśnie potrzeba bycia podziwianą, czy pożądaną, czy piękną. No, szczególnie kiedy taka dziewczyna widzi, że mężczyźni na nią zaczynają patrzeć, to ta potrzeba się rodzi, jednak jakaś taka duma z tej kobiecości, to się wszystko zaczyna rodzić w tym wieku, zaczyna nawet wcześniej, ale to jest gdzieś takie apogeum. Jeszcze one nie są na tyle dorosłe, żeby potrafiły to tak rozebrać na czynniki pierwsze i powiedzieć, to jest dobre, to jest niedobre, jakby moja osobowość, to ja jestem taka. To nie, no dlatego to są grząskie piaski, nie tylko ruchome, ale też grząskie, no bardzo łatwo jest w coś paść, czego się do końca nie chce i też mieć ogromne poczucie winy, tak jak Miriam, w sytuacji, kiedy jednocześnie ona wie, że to, co robi, jest złe, że ona tego nie chce. Jest molestowana, myślę, że możemy to powiedzieć, nie zdradzając większych szczegółów, ale ona też są momenty, nawet tak jak w tym fragmencie, który przeczytałam na początku, że ona też odczuwa jakąś przyjemność fizyczną i jak ona sobie ma z tym radzić? Musiałaby pójść na kurs psychologiczny, żeby sobie z tym poradzić, albo porozmawiać z kimś mądrym. No, a z kim ona ma porozmawiać? Gładził mnie po ramionach, po piersiach, rozebrał mnie. Zrobiło mi się trochę słabo, kiedy zaczął mnie całować tam, gdzie nikt nigdy nawet mnie nie dotknął. Słabo i dobrze jednocześnie. A przecież wiedziałam, że to jest złe, że nie wolno robić takich rzeczy. Nie z nim, ale jednak. Krzyczałam z rozkoszy. Jak miałam to przerwać? Uśmiechnął się, założył mi majtki, a potem jakby nigdy nic zapytał, czy chcę herbaty. Skinęłam tylko głową. Miałam tak sucho w ustach, że nie potrafiłabym wydobyć z siebie nawet jednego słowa. Pogładził mnie po włosach. To było piękne, powiedział. Potraktuj to jak urodzinowy prezent. Kobieta musi być czasem pieszczona. Właściwie pieszczona. To nic złego. Przecież to jest tylko między nami. Nikt nie musi o tym wiedzieć. A ty jesteś w takim wieku, że zaczynasz mieć potrzeby. Lepiej, żebym to ja ci pokazał, jak wygląda miłość, nie jakiś przypadkowy chłopak. To co? Poglądamy teraz telewizję? No tak, ja sobie zdaję sprawę, że to jest mocne. Jak to przeczytałaś, to tak wybrzmiało rzeczywiście, ale też myślę, zwróć uwagę na to, że tu są cztery dziewczyny. Niektóre są jeszcze też bardzo niewinne.
i gdzieś tam no, nie doświadczają takich rzeczy, ale to po prostu w tym wieku już się zdarza. No i tak jak widać, bardzo łatwo jest to wykorzystać. A szczególnie jeżeli robi to ktoś, komu ufamy, kto jest autorytetem z tego czy innego powodu. Więc to wszystko nie jest takie proste. Ja sama miałam całe mnóstwo sytuacji w młodości, gdzie do końca nie wiedziałam, czy to jeszcze jest okej, czy to nie jest okej. Tak? No właściwie skąd te dziewczyny mają to wiedzieć? Przecież wiemy, że edukacja seksualna w szkole w naszych czasach jest zupełnie fatalna, albo jej w ogóle nie ma. Że rodzice nie rozmawiają ze swoimi córkami czy synami, bo wśród chłopców też są przecież różne problemy na takie tematy. Że z internetu można najwyżej czego się dowiedzieć, na jakie są pozycje, bo sobie można porno pooglądać, każdy je może pooglądać, ale czego to nas uczy, jeżeli chodzi o naszą własną seksualność? No niczego. A na pewno niczego dobrego nie uczy. Na pewno. Gdzie ojciec poszedł? Pyta matkę, która krząta się po kuchni. Do pracy. Może znów będzie jeździł? Jak znów nie zapije, mówi Aniela. Jak ty mówisz o ojcu? Tak, jak na to zasłużył. Przestań, mamo. Nie rozumiem, jak możesz go znosić, wybucha nagle. Przecież to twój ojciec. Ojciec nie powinien. Ojciec to ojciec. Przecież on mnie bił, mamo, i Urszulkę. Przecież ona jest mała. Mamo, czy ty jesteś ślepa? Nie możesz się z nim rozwieść? W naszej rodzinie nie ma rozwodów, a ja mu przysięgałam w kościele. I później przemyślenia Anieli związane z Panem Bogiem, z Kościołem, z tym, co jest ważniejsze, czy ważniejszy jest związek z mężem alkoholikiem, który bije własne dzieci, czy jednak dobro tych dzieci. Tutaj w tej książce dziewczyny radzą sobie jakoś z tym napięciem, które mają, ze swoimi problemami. To są takie ich domowe sposoby na rozładowanie stresu. Jaki jest sposób Anieli? Sposób Anieli na rozładowanie stresu? Tak. Ojej, zaskoczyłaś mnie. Aha. Powiedz mi. Dobrze. Chowa głowę w kolanach i przez chwilę ryczy. Ale potem bierze się w garść. Znów zaczyna myśleć o przyszłości. Ach, o to chodziło. Ostatnio, kiedy jest jej źle, planuje ją ze szczegółami. Mhm. To bardzo pomaga. Wszystko wybiera. Kafelki do łazienki, zasłonę prysznicową, dywan do pokoju. Wszystko sobie wyobraża. Zupełnie zatopiła się w tych marzeniach. Tak, Aniela jest w stanie trwać w rzeczywistości tylko dlatego, że gdzieś tam częściowo żyje w przyszłości. Tak. Ona sobie wymyśliła, że kiedy będzie dorosła, zabierze Urszulkę, że pójdzie do jakiejś pracy, wynajmą jakieś małe mieszkanie i no, kiedy jest jej źle, właśnie urządza sobie to mieszkanie ze szczegółami. I marzy, i planuje to życie normalne, życie bez alkoholu. Tak, no bez problemu. To jest takie ucieczkowe oczywiście trochę, natomiast no, jej to pomaga i potem ona w pewnym sensie spełnia te swoje marzenia, jest bardzo silna, można powiedzieć. Natomiast no to, co przeczytałaś, że matka broni tego ojca, pijaka i kata, no to też jest powszechne. To znaczy... To jest to tak zwane współuzależnienie, tak? To jest zupełnie typowe, to jest współuzależnienie. No przecież ona poświęciła temu mężczyźnie całe swoje życie, więc musi jakoś uzasadniać ten swój trwający wciąż wybór. No na przykład tym, że przyrzekała w kościele. Przed Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem. Dwa dni temu obejrzałam film Lekcja Miłości, który był też na Festiwalu Dokumentu, więc nie miał on wpływu na moją książkę, ale tak pomyślałam, że ta główna bohaterka, która właśnie ma męża potwora jakiegoś, pijaka, który nie szanuje i w ogóle to, co on tam jej wygaduje, a ona też nie jest pewna, czy ona go może zostawić, bo mówiła na dobre i na złe. To jest bardzo, bardzo silne, to silne i powszechne, myślę też. W wielu polskich rodzinach to jest cały czas problem.
Mówiłyśmy o tych skrawkach z Twojego własnego życia, które gdzieś tam pojawiają się w takich śladach, tak? Czyli o mama Jagody, która śpiewa w operze, występuje w operze, jedzie do Gdańska, ale na przykład duża część akcji dzieje się w jednej z warszawskich dzielnic, na Saskiej Kępie. A Ty tam mieszkasz? No, ja mieszkam na Grochowie, a nie, Grochowie, nie na Saskiej Kępie. Natomiast ja mam taką strategię, że w każdej z moich książek gdzieś opisuję jakąś inną dzielnicę. Opisuję, może to za dużo powiedziane, bo tam nie ma też wiele tych opisów. Dosyć często w moich książkach pojawia się Mokotów, albo Saska Kępa, albo Śródmieście, bo lepiej znam te dzielnice. No, Saską Kępę znam bardzo dobrze i lubię. No i stąd tak. Wśród różnych tematów, tak, czyli molestowanie, przekraczanie granic, przyjaźń, ale też i pasja, tak naprawdę też sposób radzenia sobie z tymi problemami dla dziewczyn, to dla tych dziewczyn jest ten taniec, tak? Właśnie pasja, hobby, one się wzajemnie wspierają, zwłaszcza pod koniec książki. Ale Ida ma też takie jest hobby jedno, hobby właściwie zainteresowania, taką pasję, bardzo w tej chwili na czasie, ponieważ interesują ją tematy ekologia. Tak, natomiast Ida... To z pełną premedytacją umieściłaś bohaterkę, która się interesuje właśnie ekologią? Znaczy, zawsze z pełną premedytacją. No, autor wszystko robi z premedytacją, no, w jakimś tam sensie. Ale to nie chodziło mi, ten temat nie jest tam aż tak bardzo ważny. Bardziej mi chodziło o to, żeby zawsze ci bohaterowie mieli jakby różne zainteresowania i byli tacy różni, no wtedy oni się robią trochę bardziej plastyczni, ale też czytelnik może gdzieś tam odnaleźć jakieś tam rejony, które go interesują. I Ida ma trochę taki pociąg, trochę tak patrzy, no, na przykład na to, że tam kupujemy w tych plastikowych torebkach, tam nawet bratu tam robi awanturę, że go prosiła. Natomiast dla mnie było też chciałam pokazać, że ona gdzieś idzie w tym kierunku, ale ona też nie może rozwinąć skrzydeł. Przede wszystkim dlatego, że ma inne rzeczy, że ma szkołę i tak dalej. To jest taki dopiero zaczątek, który w niej nie jest jeszcze uformowany. I nawet to, że ona tam rodzicom mówi trochę, że oni uprawiają taką turystykę, że tak naprawdę opisują ten świat, a trochę są takimi, no, przybyszami z zewnątrz, a przecież tak naprawdę opisują, że jest jakiś tam barwny targ, tak, a mogliby, tak mi się wydaje, że ona im sugeruje, że mogliby troszeczkę bardziej się w to wgłębić i bardziej pisać o problemach, a nie tak tylko powierzchownie jak turyści. Natomiast no, to jest dziewczyna, która ma 16 lat i w tym wieku, no, też nie możemy oczekiwać, że człowiek, no nie każdy, tak? Nie każdy będzie Gretą. Będzie jakiś taki bardzo świadomy i na pewno, no, nie chciałam, żeby ona już zakładała jakiś ekologiczny klub. To nie o to mi chodziło, ale gdzieś tam ona ma takie ciągoty. Wydawało mi się, że to będzie ciekawe. Tam jeszcze się pojawia taki jeden motyw, też bardzo ciekawy, też wydaje mi się, że taka bardzo ważna rozmowa, która nie jest zbyt długa, natomiast też młodszym czytelniczkom może dodać otuchy na temat wyboru drogi życiowej, przyszłości, tak? Że gdzieś tam na początku liceum mamy jeszcze mnóstwo czasu, może się jeszcze mnóstwo rzeczy zmienić, że tak naprawdę w życiu możemy być kim tylko chcemy. I ta presja, ten stres, który te dziewczyny mają, tak, że już tu rozszerzenie wybieram, już muszę teraz na całe życie zdecydować, kim będę, co będę robić, że tak nie powinno być. To jest naprawdę okropne. To jest jeden, wydaje mi się, jeden z głównych problemów często młodych ludzi, to jest ten problem, że oczekiwany jest od nich wybór drogi życiowej bardzo wcześnie, w tej chwili, bo wcześnie trzeba się zdecydować na jakiś profil w liceum i bardzo wcześnie wybiera się te rozszerzenia. I młodzi ludzie czują się trochę tacy wybrakowani, kiedy oni nie wiedzą właściwie, co chcieliby robić. I ja zawsze... Bo powinni już, tak? Powinni już wiedzieć. No, skoro edukacja tak działa, że w wieku 15 czy 16 lat masz już właściwie wiedzieć, jakie ty studia wybierzesz, to się dzieje teraz znacznie wcześniej niż kiedy my byliśmy młodzi, bo nas dopiero w ostatniej klasie liceum ktoś pytał właściwie, no, na jakie studia chcemy iść, a to, że nikt nie wiedział,
też nie było takiej presji. Wydaje mi się, że teraz ta presja jest większa i oni czują, że czegoś im brakuje, że przecież powinni wiedzieć, no mamo, dlaczego ja jeszcze nie wiem, czy ja chcę być lekarką, czy w ogóle kimś. I czują się gorsi w jakimś sensie od osób, które są może takie już bardziej ukierunkowane i to jest ogromny stres, zupełnie niepotrzebny. Ja zawsze młodym ludziom mówię, że przede wszystkim, po pierwsze, nasz mózg osiąga pełnię swoich możliwości. Ja nie mówię, że osiągamy pełnię intelektualną, nie to chciałam powiedzieć. Pełnia możliwości mózgu jest osiągnięta w wieku 25 lat, przynajmniej u kobiet, u mężczyzn chyba jeszcze rok później albo rok wcześniej, nie pamiętam, ale 25 lat. I tak naprawdę nasz mózg w wieku lat 16 nawet nie osiągnął jeszcze, nie wiem, 80 czy 9% tego, co osiągamy, kiedy jesteśmy dorośli. I samo to też, że czy te nasze pasje się jeszcze nie rozwinęły, to jest po prostu zupełnie normalne. Gdzieś tam mamy jakieś kierunki, które może coś nas pociąga i to właśnie chciałam też pokazać na przykładzie Idy. Myślę, że to jest taka prawdziwa postać. Ona gdzieś tam czuje, że to jest fajne, ale też niewiele robi w tym obszarze. No. Ale zwracam na to uwagę. Tak na zakończenie. Chciałabym Ci jeszcze raz podziękować za tę książkę. Uważam, że jest bardzo pięknie napisana, bardzo wciągająca, a w ogóle budujesz napięcie. Na początku tak powoli, powoli tu gdzieś poznajemy, a ostatnie 40 czy 50 stron to po prostu nie można przerwać. Człowiek to już tak wszystko tam gna, że trzeba po prostu doczytać do końca. A nie lubię tego momentu, jak kończę książkę, bo coś się w moim życiu wtedy kończy i to jest taki smutny moment. Ale dziękuję Ci za te słowa, a przede wszystkim za to, że właśnie te ostatnie 40 stron. Dla mnie książka jest trochę taka jak opera. Może dlatego, że tych oper się naoglądałam dzięki córce. Musi być jakiś wielki finał. Coś takiego, że no, tak jak się mówi, że już jest jazda bez trzymanki, tak? I gdzieś to rzeczywiście napięcie budowane tak wolno, no, jest ta wielka, później taka już orkiestra i wszyscy są na scenie najlepiej. No tak? I tutaj tak rzeczywiście jak, też mamy tak, wszystkich na scenie. Więc trochę jak pisałam tę książkę, to trochę chciałam, żeby ten koniec był właśnie taki dramatyczny i taki piękny jak w operze. No, szczególnie, że to była scena taneczna, nie operowa, ale jednak scena i też stąd tak właśnie chciałam to zbudować. Myślę, że to jest książka, którą nastolatki powinny przeczytać, ale nawet powinny chcieć przeczytać, bo fantastycznie się ją czyta. Te bohaterki, tak jak żeśmy rozmawiały, są bardzo realistyczne, mogą być koleżankami naszych córek, dziewczynami z sąsiedztwa. A jak tak sobie myślisz, pisałaś tę książkę, właśnie, czy jak pisarz kończy książkę, to tak sobie myśli, co chciałby, żeby ten czytelnik po skończeniu czuł? O matko, to jest trochę straszne. To znaczy... Nie powinnam zadawać takiego pytania. Nie, nie, nie. Samo pytanie jest bardzo dobre, ale... Wydaje mi się, że jeżeli autor za dużo myśli o tym, co czytelnik powinien czuć po zakończeniu książki, to nie jest dobrze. To jest trochę jak taka manipulacja psychologiczna. To trochę nie o to chodzi. To znaczy, ja mogę mieć nadzieję, że ta historia, którą opowiadam, no autor jest przede wszystkim od opowiadania historii, a nie od... jakby to powiedzieć, a nie od zmieniania psychologii swoich czytelników, tak? Czy ich postaw, to na pewno nie. Na pewno nie jest od tego, żeby czytelnik wyszedł z tego z jakimś tam morałem. To w ogóle jest straszne, aż mi naprawdę wszystkie włoski stają dęba na moim ciele, jak sobie o czymś takim myślę. Ja mam nadzieję, że poruszam emocje, że to jest poruszająca historia i że ta historia, bo jeżeli czytamy o takich sprawach, to na pewno jest tak, że trochę więcej wtedy myślimy i o naszym życiu, o tym, gdzie jesteśmy właśnie, jaką mamy świadomość ciała, jaką mamy świadomość tych granic,
Jeżeli to porusza do tego typu refleksji, to dobrze, ale to jakby nie jest główny cel. To nie jest tak, że ja mam jakąś tam misję, żeby kogoś umoralniać czy zmieniać. Na pewno bym tak nie chciała, żeby ktoś tak myślał. Pomóc? Wszystkie moje książki i ta szczególnie, które mówią o trudnych problemach, trudnych rodzinach, trudnych sprawach, one zawsze pomagają. Dlatego, że jeżeli o czymś więcej mówimy, to przełamujemy tabu. Jeżeli o czymś piszemy, też przełamujemy tabu. Nawet samo to, co powiedziałaś o seksualności, tak? Czy o tym, że są różne rodziny, że można być w trudnej rodzinie. Myślę, że ludzie czytając takie książki myślą sobie wtedy, o, u mnie jest na przykład podobnie. Albo ojej, to ludzie też tak mają, że nie za fajnie. Albo ja mam fajnie, ale może moje koleżanki mają nie za fajnie. Kurczę, to gdzieś to nas uwrażliwia, tak? Uczy empatii. I w tym sensie zawsze to pomaga. Albo nam, albo naszym bliskim, no bo gdzieś czytając książki też robimy taki kurs psychologii trochę. Tak mi się wydaje i po prostu nas to uwrażliwia, gdzieś tam otwiera jakieś klapki w głowie. Myślę, że to jest trochę po to. A jeżeli czytelnik może się z którąś z tych postaci utożsamić, one też dlatego są takie różne, dlatego są trochę z różnych światów, żeby gdzieś tam każdy mógł może znaleźć jakiś tam fragment dla siebie, to zawsze pomaga. Dziękuję Ci bardzo. Ja Ci też dziękuję za tę rozmowę. Czytajcie tę książkę, czytajcie w ogóle, czytajcie książki polskich autorów, bo to ma znaczenie. Tu i teraz, bo to ma znaczenie.